W naszych rekolekcjach powoli zbliżamy się ku końcowi. Wraz z siostrami czytamy list świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Ten list składa się zasadniczo z dwóch części, pierwsze trzy rozdziały i potem kolejne trzy. I na koniec każdej z tej części słyszymy swego rodzaju zakończenie. Dzisiaj podczas lektury Słowa Bożego na Eucharystii usłyszeliśmy to finalne, takie całościowe zakończenie, które jest w liście na końcu szóstego rozdziału, który kończy cały ten list. Jest też takie inne, mniejsze zakończenie po trzecim rozdziale. Nad nim będziemy pochylać się jutro. I list kończy się takimi słowami. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Paweł już na sam koniec życzy wszystkim łaski Jezusa Chrystusa. Cały ten list jest poświęcony łasce, temu darmowemu darowi Boga dla człowieka. Ten dar usprawiedliwienia, tego nowego życia, które Pan Bóg pragnie nam podarować, wypełnienia obietnic, które zostały wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa i nam mają być podarowane. Że zbawienie osiągamy nie dzięki wysiłkowi naszych starań, modlitw czy dobrych uczynków, ale otrzymujemy je jako dar od Boga. Dla nas, którzy jesteśmy grzesznikami. I to życzenie Pawła, łaski od Boga Ojca Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Czyli jesteśmy zaproszeni. I to jest ważne, żebyśmy odkrywali naszą relację do Boga jako relację miłości. To nie ma być relacja prawa. Owszem, jest prawo, które porządkuje naszą rzeczywistość. Jest 10 przykazań, są inne prawa, które Pan Bóg nam daje. Ale no nie daj Boże, abyśmy zatrzymali się na tym poziomie. Bo wtedy to będzie taka relacja trochę sądowo-policyjna, bym powiedział. Złamaliśmy dane przykazanie, czy nie złamaliśmy? Jak nie złamaliśmy, to jesteśmy w porządku. Jak złamaliśmy, to niedobrze. Oczywiście, broń Boże, nikogo nie zachęcam do łamania przykazań Bożych, bo to bynajmniej nie idzie w tym kierunku. Ale to coś więcej niż przykazania. To tak jakbyśmy w relacji małżeńskiej pytali się: czy mąż jest wierny żonie? Tak. No to dobrze, że jest wierny żonie. A żona jest wierna mężowi? Tak. No to dobrze, bo tak ma być. No, znaczy, na pewno każda żona jest szczęśliwa, jak mąż jest wierny. No ale nie o to chodzi w małżeństwie, czy on jest wierny, czy on jest niewierny. Chodzi o to i o coś więcej. O miłość. On może być jej wierny, ale jej nie kochać. My też możemy być wierni Bogu, nie łamiąc pewnych przykazań. To jest właściwie niemożliwe. Może by przestrzegać przykazań, naprawdę trzeba Boga kochać. To jest też ta tajemnica. I ta relacja właśnie jest, ma być relacją miłości. Że Bóg Cię kocha i zaprasza nas, abyśmy kochali Jego. Że to jest największym szczęściem człowieka, jest móc kochać Boga. Odpowiadać na Jego miłość, przyjmować Jego miłość i oddawać Mu również miłością. I to ostatnie słowo, które pada w tym liście. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności.
I kiedy medytowałem nad tym słowem, które kończy cały list Pawła, co to jest nieskazitelność, to wydaje mi się, że ona ukazuje jakiś wysoki próg moralny, prawda? Być nieskazitelnym. My rozumiemy, prawda? Czyli bez skazy, czyli jakimś doskonałym, kimś, komu niczego nie brakuje. Czyli wydaje mi się, że tu jest taki aspekt moralny mocno na końcu postawiony. Właśnie, że to nasze życie, jeżeli ma być relacją z Bogiem, jest potrzeba, aby było życiem nieskazitelnym, używając tego słowa. Czyli tym życiem, które prowadzimy też właśnie moralnie odpowiednio, że tu przychodzi taki imperatyw moralny, który właśnie mówi o tym, że jesteśmy zaproszeni do tego dobrego życia. I Paweł w drugiej części listu dość dużo mówi o pewnych zasadach funkcjonowania w małżeństwie, w kościele, w relacji do innych. Można powiedzieć, tam jest bardzo dużo wskazań, jak konkretnie żyć. Ale do czego zmierza? To jest nie do końca dobre tłumaczenie. I muszę wam powiedzieć, że to było odkryciem dla mnie, kiedy właśnie studiowałem ten list, a studiowałem go przez rok, czytając pewne komentarze do listu, czytając różne opracowania. Starałem się również sięgać do tego oryginału greckiego, patrząc, gdzie, co i jak się znajduje. I okazuje się, że to jest to tłumaczenie, bo mamy tłumaczenie z języka greckiego na polski. To zawsze jest jakaś próba oddania, bo słowa nie zawsze mają to znaczenie, które można w taki sposób. I ostateczny tłumacz musi się zdecydować na jakąś formę przetłumaczenia, oddania czegoś. Ale czasami jest potrzeba rozbudowania pewnej rzeczywistości i można powiedzieć, jakby jest trudno oddać to, co jest w oryginale, no ale ostatecznie trzeba coś wybrać. I właśnie to miłować naszego Pana Jezusa Chrystusa w nieskazitelności jest pewną próbą oddania. Ale tam była gwiazdka. I muszę wam powiedzieć właśnie już na koniec, bo to jest ostatnie słowo. Ostatni, sam koniec listu. Nie powiem, że byłem już znużony całoroczną pracą szukania, kopania, odnajdywania treści. Znużony nie. Ale widziałem, że już jestem na końcu. Ostatnie słowo. I się to, nie spodziewałem się żadnej niespodzianki. Tymczasem pamiętam jak dziś. Właśnie siedziałem nad tym tekstem, studiowałem, pochylałem się nad nim i patrzę, mówię, a co to za gwiazdka? Prawda? Mamy miłować Pana Boga w nieskazitelność. Gwiazdka. I patrzę, mówię, do czego ta gwiazdka odnosi? Jest możliwe inne tłumaczenie, które bardziej oddaje ten tekst grecki. Mianowicie łaska wszystkim, którzy kochają Jezusa, Mesjasza, miłością nieśmiertelną. To jest zupełnie inne tłumaczenie. Tam nie ma w ogóle tego wydźwięku moralnego. Bo jeżeli masz kochać kogoś nieskazitelnie, no to ja staję na baczność. Już wiem, że mam się dobrze zachowywać i to. A teraz mówić łaska wszystkim, którzy kochają Pana Jezusa miłością nieśmiertelną. Tutaj jest użyte takie greckie słowo aftharsis i ono właśnie oznacza niezniszczalność, nieśmiertelność. Na przykład w liście do Rzymian jest użyte to słowo i tam jest powiedziane tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają czci, chwały i nieśmiertelności. To jest właśnie to słowo, które jest użyte na końcu listu do Efezjan, którzy szukają nieśmiertelności. W liście do Koryntian jest też napisane, zasiewa się zniszczalne, powstaje niezniszczalne. Czyli to jest to słowo też właśnie, albo nieśmiertelność, albo niezniszczalność, prawda? Czyli łaskaj wszystkim, którzy kochają Pana Jezusa miłością niezniszczalną, czy nieśmiertelną, niezniszczalną, tym, co trwa wiecznie. W liście do Koryntian słyszymy też takie słowo, gdzie też jest ono użyte.
A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, prawda? To jest znowu to słowo. W drugim liście do Tymoteusza. Ukazana nam zaś została teraz poprzez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność, to jest właśnie to słowo, prawda? Nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. W pierwszym liście do Tymoteusza też jest użyte to słowo. Odnosi się do Boga i mówi, a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Jeszcze jedno w liście do Koryntian jest użyte. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę. My zaś nieprzemijającą. Znowu jest użyte to słowo. To samo, które jest na końcu listu do Efezjan. Czyli łaska tym, którzy kochają Pana Jezusa miłością niezniszczalną, nieprzemijającą, nieśmiertelną. Muszę wam powiedzieć, że ja bardzo byłem poruszony tym. Dlaczego? Bo kochać miłością nieśmiertelną ma dla mnie zupełnie inny wydźwięk. Jest pozbawione całego tego takiego bagażu moralnego, znowu wciskania mnie w jakieś ramki, że ja coś znowu, prawda, tu mam być doskonały. Co to znaczy miłością w nieskazitelności? No to ja rozumiem, ma być nieskazitelny. A mi ręce opadają, bo ja jestem skazitelny, bo ja popełniam błędy, chcę kochać Jezusa, a tego nie robię. Upadam, grzeszę, jestem słaby. I widzę, że to nie jest dla mnie kochać Boga miłością nieskazitelną. Chciałbym, ale mi nie wychodzi. Tymczasem, jeżeli ktoś mi mówi, że ja mam kochać Boga miłością nieśmiertelną, to mówię tak, tego pragnę. Właśnie, żeby kochać miłością, jaka to jest miłość nieśmiertelna? To jest miłość, która pochodzi od Boga, która nawet przechodzi przez moją śmierć. Zobaczcie, to jest niesamowite, że my całe życie zmagamy się o wiarę, bo w wierze możemy być zbawieni. Ci, którzy wierzą, Jezus Chrystus mówi, ci, którzy uwierzą i przyjmą chrzest, będą zbawieni. Więc to nasze życie wiary, właśnie jak sama nazwa wskazuje, nasze życie wiary kręci się wokół wiary, żeby uwierzyć Bogu, żeby zawierzyć Bogu, żeby chcieć zaufać Mu, prawda? A dowcip polega na tym, że wiara jest tylko na ten krótki czas, jak jesteśmy na ziemi. Potem wiara się skończy. No tak mówi list do Koryntian, prawda? Dlaczego my potrzebujemy wiary? Bo Boga nie widzimy. Dlatego my potrzebujemy wiary, żeby wierzyć, że jest. Jak umrzemy i staniemy przed obliczem Boga, już nie będzie wiary. Czyli w niebie będą sami niewierzący. No bo w niebie nie będzie potrzeba wiary. Wiara jest potrzebna nam dzisiaj. Ja nie muszę mieć wiary, żeby widzieć, że jesteście. Wiary bym musiał mieć, gdyby mnie zamknęli w pokoju obok i powiedzieli, wiesz, dzisiaj na mszę świętą przyszło 15 osób. No to ja muszę mieć wiarę, żeby uwierzyć, bo nie widzę. I ktoś mi mówi, ja muszę jemu zaufać. Ale kiedy ja was widzę, to ja nie muszę wiary, ja mam wiedzę, ja mam poznanie. Ja was widzę, mogę podejść, dotknąć, uścisnąć rękę. Prawda? Tu nie potrzeba wiary do tego. Wiara jest potrzebna, kiedy nie widzimy. No i właśnie dlatego teraz nam jest potrzebna wiara. Ale w niebie sami niewierzący. Wszyscy ci, którzy już widzą, którzy doświadczają. Więc wiara jest tą rzeczywistością przejścią. To samo nadzieja. My mamy nadzieję na spełnienie się obietnic. Mamy nadzieję na niebo. Mamy nadzieję na miłość Boga w wieczności po śmierci. Ale po śmierci znowu to wszystko się spełni. Mamy nadzieję na widzenie Boga i Go zobaczymy. Mamy nadzieję na niebo, daj Boże, prawda? Pójdziemy do nieba. Czyli nadzieja też się spełni.
kolejna cnota, o którą tu walczymy na ziemi, staramy się, a znowu się skończy. Wiara się skończy, nadzieja się skończy, miłość pozostanie. Miłość pozostanie. Miłość jest tu na ziemi i miłość będzie w wieczności. To jest niesamowite. Zobaczcie, że sprawiedliwość nie potrzebuje wieczności. Bo jeżeli chcemy... zamknąć się tylko w tej doczesności. Bo tym właśnie, co będzie w wieczności, będzie relacja miłości. Będzie miłość, którą będzie kochał nas Bóg. I teraz właśnie jak przyjrzymy się temu słowu, które mówi: łaska niech będzie wszystkim, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością nieśmiertelną. To znowu jest kolejny dar Boga dla nas. Miłość, która jest nieśmiertelna. Dlaczego miłość jest nieśmiertelna? Bo Bóg jest miłością, jak mówi o tym święty Jan. I Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy rozpoczęli Go kochać tutaj na ziemi. I ta miłość przechodzi przez śmierć i trwa na wieczność. I to jest błogosławieństwo. To jest kolejny prezent, który Pan Bóg chce już Tobie podarować dzisiaj, tu na ziemi, w tej rzeczywistości, która jest śmiertelna dla nas. W tej śmiertelnej rzeczywistości Bóg chce już dzisiaj podarować Ci rzeczywistość, która jest nieśmiertelna. Wszystko może zginąć, ale miłość pozostanie. Bo miłość jest w Bogu. Bóg jest miłością. Niech Pan Bóg daje nam wielką wdzięczność i radość z tych wszystkich darów. Bo miłość też jest darem Boga. To nie jest imperatyw moralny, który mówi: o, wzbudź w sobie tą miłość. Nie. My nie jesteśmy do tego zdolni. Ale Bóg sam obdarza nas miłością. I tą miłość, którą przyjmujemy od Boga, możemy Mu też podarować. Sami, napełniając się miłością, możemy wreszcie zacząć kochać Boga, możemy kochać bliźniego i ostatecznie też możemy pokochać wreszcie takiego grzesznika, którym jesteś Ty sama, żeby w to uwierzyć, żebyś siebie pokochała. Czy masz powód do tego, żeby kochać siebie, która jesteś słaba, która jesteś grzeszna, która jesteś niewierna, która upadasz? Tak, masz taki powód. Bóg Cię kocha. A skoro Bóg Cię kocha, Ty też masz prawo kochać samą siebie. Właśnie dlatego, że Bóg tak robi. Gdyby Bóg nas nie kochał, nie mielibyśmy prawa kochać nas samych, skoro jesteśmy takimi grzesznikami, tacy słabi. Ale Bóg nas kocha i to daje nam powód, że my też możemy pokochać samych siebie, akceptować samych siebie ze słabościami, z wadami, paradoksalnie też z grzechami, które mamy. Bóg jest miłością. Miłością nieśmiertelną, miłością niezniszczalną, miłością, która będzie trwała nie do skończenia świata, ale dalej, na wieki.